stoimy za Komarnem. No i zaczynamy zdobycie skopca najwyższej góry, Gór Kaczawskich. Stoimy nad Komarnem. Tutaj turyści zostawili swoje obuwie, które już od nadmiaru chodzenia po górach zostało lekko zużyte. Droga pożarowa 39, dojazd, pomnik butów i tam w górę idziemy. Zaczynamy o godzinie 14.13. Piękne widoki w drodze na skopiec. No, bardzo widoczny kierunkowskaz. Łubiny kwitnące. Kwitną łubiny, a właściwie już nawet zawiązują owoce. Spokojnie, z dala od ludzi. Góra może nie najtrudniejsza do zdobycia, ale najtrudniejsza do znalezienia. Taką oto ścieżką będziemy szli dalej. Nie ma tutaj żadnego oznakowania, także trzeba iść na czucie. Tutaj napotykamy znaki, zielony i niebieski. Miejmy nadzieję, że wskazują kierunek słuszny. Idziemy taką drogą. Prowadzi cały czas do góry. Jest to regularny dukt leśny. No idziemy, nie wiemy gdzie, idziemy. Po prawej mijamy jakieś maszty telefonii komórkowej. Takie coś tu rośnie. Czerwony bóg na rozwidleniu dróg. Ważne, przy nim skręcamy w lewo, a nie w prawo na maszty. Maszty tutaj stoją, szpecą cały widok. Miejmy nadzieję, że to może być dobry kierunek. Tylko wskazu, możemy chyba mu zaufać. Agnieszka skręca. No, w przecince widać jakieś napisy. Jest to wielkie prawdopodobieństwo, że dotarliśmy na miejsce. Góra najcięższa do znalezienia. Dotarliśmy wreszcie po długich trudach do najwyższego wzniesienia Gór Kaczawskich. Cała wysokość 724 metry nad poziomem morza. Godzina 14.30. Troszeczkę jest kamienia w lesie świerkowo-brzozowo-jarzębinowym z elementami modrzewia. No, powolutku będziemy wracać. No, trudno to nazwać górą, ale byliśmy. Jest to 10. góra z kolei w koronie gór polskich. Taki mały jubileusz. I idziemy na dół taką wydeptaną ścieżką w lesie świerkowym. Nie jest to jakiś regularny szlak, bez oznakowań. Po 30 metrach wychodzimy na leśny dukt i skręcamy w prawo w kierunku Komarna. I idziemy na dół. Wracamy się do tyłu, bo ta tabliczka jest jedną z nielicznych atrakcji na tym szlaku. Wchodzimy do skrzyżowania dróg. W prawo skręcamy do Komarna właściwie, niebieskim szlakiem. W tak pięknych okolicznościach przyrody tego i niepowtarzalnych wracamy do naszego wozidla. Niebieskim szlakiem idziemy na dół. Skręcamy w prawo i wracamy do drzewa sandałowego. Wchodzimy z lasu i skręcamy lekko. Piękna panorama naszych polskich gór, Karkonoszy. Piękne trawy. Jesteśmy już przy samochodzie. Drzewa sandałowego. Kończymy wyprawę na skopiec. Najwyższą górę gór Kaczawskich. Wysokość 724 metry nad poziomem morza.